Majówka w Siewierzu stała się okazją do otwarcia niedawno wybudowanego obiektu sportowo-rekreacyjnego przy zamku w Siewierzu. Dzięki realizacji zadania gmina wzbogaciła się o kolejne dwa korty tenisowe, plac zabaw, skatepark i bieżnię. Inwestycje zlokalizowano w sąsiedztwie powstałego w 2010 roku kompleksu boisk sportowych Orlik. Oprócz wybudowania obiektów sportowo-rekreacyjnych urządzono także tereny zielone i zamontowano elementy małej architektury. Koszt zadania wyniósł prawie 2 miliony złotych. Inwestycja powstała w ramach projektu Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji na terenie gmin Będzin, Siewierz, Sławków i Dąbrowa Górnicza, Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria. Zadania dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych. W części oficjalnej uroczystości głos zabrał burmistrz miasta i gminy Siewierz Zdzisław Banaś. Następnie kompleks został poświęcony przez księży tutejszych parafii Jana Lubienieckiego oraz Emila Ilkowa. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali pan burmistrz miasta i gminy Siewierz Zdzisław Banaś, pani poseł Anna Nemś, przewodnicząca Rady Miejskiej pani Barbara Bochenek. Ten obiekt został wybudowany dla mieszkańców miasta i gminy Siewierz. Jak można zobaczyć, z tego obiektu korzysta bardzo dużo mieszkańców miasta i gminy Siewierz, ale nie tylko naszych mieszkańców, bo obserwuję, że na ten obiekt przyjeżdżają również mieszkańcy spoza naszej gminy. Obiekt cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Wokół tego obiektu będziemy w przyszłym roku kontynuować rozbudowę jeszcze o kilka nowych elementów obiektów rekreacyjnych. Ściankę spinaczkową, ściankę do tenisa, skocznię w dal. Poszerzymy tutaj parking, wybudujemy mini miasteczko ruchu drogowego, ale takie obiekty budujemy również na terenie Sołec. Obecnie trwa realizacja obiektu wielofunkcyjnego w Kuźnicy Warężyńskiej, trwa przebudowa stadionów Niwy, Brudzowice, LKS Ostoja w Żelisławicach. Także obiektów sportowych budujemy bardzo dużo. Też oczekujemy na budowę przez firmę Niwa placu zabaw na osiedlu Siewierzu. Największą atrakcją kompleksu stał się chyba jednak oblegany przez najmłodszych mieszkańców Siewierza i okolic plac zabaw. Młodzież z kolei chętnie korzysta z możliwości, jakie daje pierwszy w gminie skatepark, który przykuwał uwagę przyszłych użytkowników już od samego początku jego realizacji. Jak można już dziś zaobserwować, stanowi doskonałą alternatywę dla spędzenia przez nich wolnego czasu. Jest ze mną pani poseł Anna Nemś z Zawiercia. Jak ocenia pani nowo wybudowany obiekt sportowy? Obiekt jest przepiękny. Uważam, że to jest najlepszy sposób na to, żeby młodzież spędzała czas. Dziś te obiekty muszą być coraz lepsze, dlatego że konkurencja, jaką jest siedzenie w domu i komputer, to naprawdę musi być też coś wartościowego, co pociągnie młodych ludzi do tego, żeby chcieli spostrzec, że nie tylko komputer, nie tylko telefon jest najlepszą rozrywką. Sport jest to zdrowie. Wychowywanie przez sport jest najlepszy. To jest najlepszy sposób, nie ma lepszego. Jak oceniasz nowy wbudowany obiekt? Krótko mówiąc, super robota. Świadczy o tym przede wszystkim to, że przyjeżdżają tutaj chłopaki z całego Śląska i że się podoba, jest fajnie, jeździmy. I naprawdę jeden z lepszych skateparków tutaj na Śląsku powstał. Często tutaj przychodzisz? Pewnie, jeżeli tylko mam chwilę wolnego czasu, to fotoreporterzy. Oczywiście przychodzę często. Jeżeli jest pogoda i mam chwilę czasu, to jak najbardziej. Teren wokół zamku bardzo się zmienił, a nie jest to, jak zapowiada burmistrz, koniec przemian. Planowany jest bowiem kolejny etap zagospodarowania terenu wokół zamku na cele rekreacyjno-sportowe.